Witajcie, z tej strony Skorpion. Mamy tutaj niezłego koksa z fajną spluwą. O, w niego walicie. Jak miło. Skoro się go wyboicie, to znaczy, że musi być bardzo groźny ten przeciwnik. Amunicja. O, pieniążki. Gdzie jesteś? Tutaj. Dostajesz w ogóle? Ale napierdziela. Idziesz tu? O, fuck. Kurde, nie trafiłem. Auć. Masz niespodziankę. Jeszcze jedną. I kolejną. Pięknie. Dostaję. O, teraz już nawalasz z rakiet. A nie. Jednak z karabinu również. O shit, idzie tu. Fuck! I nas zabił. I od początku. Niestety. Ale tak to już jest, jak popełnia się błędy. W niego naparzajcie, nie we mnie.
No, jak miło. Gdzie we mnie? Mówiłem w niego. Amunicja się przyda. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że tutaj poszliśmy. O, jak ładnie się nawet zrymowało. Hehe. Ale jesteście tam ciniosy. Pomogę im trochę. No gdzie jesteś? No gdzie? Słyszę cię. A tu? O fuck, znowu to samo. O, dobrze, że uciekliśmy. W ostatnim momencie. A my mamy mały problem, bo nie mamy amunicji. Aby się bardzo przydała. Jak ślicznie dostał. Jeszcze raz. Niełatwa jest z nim walka. No nie, kapnął się. Ale dostał. I kolejny raz. Yeah.
Zmykamy. Na drugą stronę. Jesteśmy. Ahoj! Tutaj jestem. Sprytny, nawala i idzie powoli. Kiedy on wreszcie padnie? Kroki mają normalnie jak Robocop. Tu, chodź tu! Dostał. Wow. Ażem mu podszedł prawie pod samą twarz. Czasochłonna to walka. Ale nic na to nie poradzę. Tu jestem, gdzie polazłeś. Zobacz. Dostał w dyńkę. Come on, nawalaj. Mam pomysł. Od razu lepiej. Nie chcę gnojek paść. Jest ammo. Miodzio. I w dodatku dwa granaty. Poczęstujecie nimi. Masz. Yeah. I kolejny granacik. Haha.
Miodzio! O-o. Ładnie oberwaliśmy. Zrobiło się niebezpiecznie. Tak, tak, tu jestem. No chodź. Jest, padł. Nareszcie. I spluwy nawet nie możemy po nim wziąć. Łe. Szkoda. Tu nic nie ma. Aha, taki myk. Już wiem, co mamy zrobić. Czy nam to się uda? Bo on jest tam dość daleko. Szybko! Jest. No to do windy. Filmik. No dawaj, strzyknij sobie. Not yet. Nie. They took Yargo. I can't just leave him there. I know where he is. Out of the question! He's probably infected already. Look, we're only a few hours out. Your orders are to hold position until I arrive. Shit! I co teraz zrobisz? Wykonasz rozkaz, czy nie? Order of the Red Star. So you already know how this sort of thing works. I told you. I'm just old retired communications officer. I don't know how to get into this vault. It's nothing more than a tourist attraction. Dobrze robisz, nic jej nie mów. I just watched it on the monitors. Don't play games. I know who you are. You are Yargo Mensik, born and raised here in Lazria, a colonel in the GRU. It was you who led the containment teams in 87. You're the only one left who can open that vault. Your daughter, she was a nurse, right? She would have treated the first ones who got sick, before anyone knew what was going on.
Ty, szmato, próbujesz go szantażować. But you had your orders. Nothing I can do will bring her back. But I'll be damned if I'm going to let it happen again. You're Mesna's a fool. Anyone who thinks they can control this nightmare. See, that's what it's about. That's why he needs you to open the vault, to control this. So I'm going to ask you one more time. And then I'm going to start hurting you. Nie. I'll never be part of this. Oh, bravo. Never say never, old man. Oh shit. Ukończyliśmy rozdział 6. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć.